To już koniec akcji Początek Języka za Przewodnika, organizowanej przez PIK i Miejską Bibliotekę Publiczną. W jej ramach odbyło się 15 zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz konkurs dla mieszkańców Legionowa. To jest projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni, bo udało nam się pozyskać to dofinansowanie jako jednej z niewielu instytucji i to stanęliśmy w bardzo dostojnym gronie, więc to jest szalenie dla nas nobilitujące, ale to też była ogromna frajda, ponieważ udało się dotrzeć z pewnymi treściami edukacyjnymi, podanymi w sposób bardzo atrakcyjny, mamy nadzieję, do bardzo dużej grupy dzieci i młodzieży, zarówno w Legionowie, jak na terenie powiatu legionowskiego. Z niezwykłą satysfakcją odwiedzałyśmy kolejne szkoły. Warsztaty dały nam mnóstwo radości, ponieważ dzieci są bardzo zainteresowane polszczyzną. To jest troszeczkę inna wiedza niż ta, z którą spotykają się w szkole. Dlatego z wielką przyjemnością słuchały naszych ciekawostek i historii języka polskiego. Oprócz warsztatów były także dwa spotkania z językoznawcami. Młodsze dzieci spotkały się z Agnieszką Frączak, która jest profesorem językoznawstwa i pisze książki dla dzieci, dzięki czemu miało ono podwójny walor – edukacyjny oraz promujący czytelnictwo. Drugie spotkanie to wizyta Izabeli Stompor z Uniwersytetu Warszawskiego, które było przygotowane dla starszej młodzieży. Oba dotyczyły historii języka, jego początków i korzeni. Mieszkańcy mogli także wziąć udział w wydarzeniu dzięki akcji plakatowej oraz konkursowi, w ramach którego na chodnikach w całym mieście pojawiły się starodawne słowa, które już dawno wyszły z użytku. Legionowianie musieli odnaleźć ich wyjaśnienie. Myślę, że pomysł na konkurs jest bardzo ciekawy i daje wiele możliwości na zapoznanie się z językiem polskim, tak, z tymi słowami, które już nie są przez nas używane i w przyszłości też już nie będą, bo ten język, tak jak pani mówiła, język się ciągle zmienia i to jest nieuchronny proces. A poza tym czytelnictwo w Polsce spada, co wypadałoby zainteresować się czymś więcej. Projekt był finansowany z dotacji uzyskanej od Narodowego Centrum Kultury, a jego współorganizatorami był Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury i Spółdzielnia Mieszkaniowa.